O, dobra, przeleciałem. Nie do końca dociskać, trzeba trochę shifta nacisnąłem na koniec, żeby jakby tą dupą zmieścić się idealnie pomiędzy. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Ci wyzywać Korni, ale to nie jest nic złego, ja po prostu się tak denerwuję na te twoje bardzo fajne mawki. Także to chciałem powiedzieć, nie bierz tego do siebie. Tak, tyle gwoli. Tyle tematem wstępu. Tematem wstępu i teraz idziemy sobie. A tak naprawdę na tutaj proste. Po prostu jeździsz. No tak, na razie. Na razie giga proste, za proste, Korni. No. Nie no, Korni. Korni, nie postarałeś bogaty, się. Bogaty, ale tam... Ja też to zrobię. Miałem flashbacki, że się zderzymy ze sobą w sumie. Można powiedzieć, że no... No. Było blisko. Można powiedzieć, że nawet by się tak stało, gdyby nie banda tych wścibskich dzieciaków. O, już to widzę! Aha, teraz nowe wścibskie dzieciaki są. Widzę te zawroty tam na tych wallride'ach. Ale będę się denerwować, ja sobie daję Korni. Czas. Korni! Do lotuwa, do lotuwa! Oj, Korni. Do lotuwa, aha. Do lotuwa. O, już to się zaczyna? Tak. Oj, Jezus, no i... No i zaczynamy powtarzanko. Ale to jest takie przyjemne nawet. Jak miał to Korni wyłączyć? Nie wiem, bo on jest... zrobi gówniane mapy, dlatego tak. Oj, jednak przechodzisz w tryb wyzywania. Tak, zaczynamy. Gówniane mapy robisz, Korni. No, ty szmulu, ty No jakby to, że kurde ma mać. To jest ta mapa, w której jest tyle powiedział: ja nie będę tego robić. Tak. No, a no jakże i... inna miałaby być? Okej, okay, białe, dobrze. A jakie kaźnie już na tych białych? W sensie do góry? Łota no, shit. O kurwa, no to mnie wykry. Nie? Ale Sym zjechał. To ja muszę wyczyć, ja to pierwszy raz dopiero robię, więc... A, no. Halo, może? Nie, dobra. To by się oddało trochę wybić z góry. O Jezu, tak, o Jezu! A, tu jest. No tu wleć na dół! Czemu tak mocno? Czemu tak mocno? Czemu tak... Nie wiem. Kurwa. Nie wiem, ale się domyślam. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, że nie wiem. Wysoko rozwoju. I teraz za lekko, no rzecz kurwa. Zaryć no. Nie umiem tego, no. Ale mnie pojebie. A ty, Hoka, to gdzie jesteś? No tutaj. Z nami? Latasz? Tak, obok cyby. Tylko to jest problem taki, że często za daleko się tu leci. A ja za blisko, za daleko. Albo za blisko właśnie. No tak, są dwa właśnie problemy. Za daleko i za blisko. I teraz za daleko jakimś cudem. Yep, nie wiem, okay, jestem do na różowym i jest checkpointik. No. Pyk. No, nie wykręcaj. Nie, ty kurwa. No i teraz jestem w tym niefajnym momencie. To jest teraz ten moment. Teraz wiatrak. Akurat nie miałem z nim problemu. Ja z momentem potem. No proszę, ładnie. Wiatrak był problematyczny, to fakt. Jak to za pierwszy. Problematyczne było podjechanie tutaj na górę. No nie. Fakt. A na razie za pierwszym podjechałem, więc. Może zwiastuje to coś okay, dobrego. Kurczę, no przekręciłem się już po tym, no już zrobiłbym to za pierwszym. Fuck. No bez kierunku. Aha, że tutaj trzeba trafić. No ja już wiem, co trzeba zrobić. No tak trzeba. I tak trzeba trzy razy trafić. Proszę cię. To takie, wiesz, takie, wiesz, że jedziesz do góry takim bardzo wąskim i musisz jakby, wiesz, wylecieć. Tak, do tyłu. Dobra, checkpoint mam, Jezu, dobrze. To co? Bo ty jesteś na tych takich rampach jakby, tak? Które do góry lecą i jakby do tyłu. Bo jest, masz platformę, na którą musisz wylądować. Musisz się wykręcić jakby z niej i... No, z tego podjazdu, no. Nie, Hogaty, to tak nie.
Nie wiem, ja nie mogę zrobić tego. O, zrobiłem pierwszą. Głupiego, no. Teraz drugą. Spokojnie, spokojniutko, szepapić, spokojniutko. Tak, no. Jakbyś kurwo, no pierdol. No, dużo ich jest. No to jest najgorsze. Korni, jakbyś zrobisz jedną rzecz, to po prostu nie powtarzasz, to jest nudne, wiesz, nudne. Nie, to. dobrze, Korni, dobrze, bardzo dobrze. Nie. Bardzo dobrze, ta mapa nie ma być łatwa. Mogę zrobić i tyle. Tylko jak wykręcić do środka, to jest pytanie. Tam musisz tak delikatnie na krawędzi lądujesz, nie? W sensie nie da się wykręcić do środka jakby, no musisz tam idealnie, wiesz, tak jakby... O, kurwa, no. Tak, nie, myślałem, że to zrobiłeś już. No co ty? Forni niestety zrobił chujową mapę, więc... Ja pierdolę, no nie wierzę. Okej, udało mi się dwa razy wskoczyć już. Dwa razy wskoczyłeś? Tak. Kurwa, no to gdzie zazdrożę. A, i po tym drugim od razu w checkpoint jakby się wlatuje, tak? Nie. Koks. Dziękuję za checkpointcik. Checkpoint. Pojcik. I teraz co? Yes. Kiedy w ogóle Warzone 2 wychodzi? Czekam, nie mogę się doczekać. Nie wiadomo. Ja już tam byłem. Nigdy. Kurwa mać, żeby cię wysrało. O kurcze, pieczone. No teraz nie mogę. Ale tu trzeba fikoła zrobić. Ryszygrola trzeba zrobić, ty. Jest. Stój. A tak. Jezus Maria, dobrze. Dobrze. Ale ładnie to wygląda, kurczę. To powinno być łatwe. To powinno być łatwa ta rura przecież. No właśnie. Co jest tam w tej rurce? Obczaić, jak to zrobić, czy proszę powiedz mi, bo ja ostatnio. No w sensie ta pierwsza rura, no po prostu przejechać. No ta pierwsza tak, no, ale co z drugą? No ale nie wiem, nie dojechałem jeszcze do drugiej, no. A ty trzeba po prostu, widzę... Jechać, a później na wąski przejazd. No kurcze pieczone, ten wąski przejazd. Na pełnej epie. Szepard trzeba po prostu trafić. Tak. Kurwa, nie, ale byłem też na wąskim przejeździe, no. Nie lubię tych wąskich przejazdów, za fajdane. Też nie lubię wąskich przejazdów. Korni, kurwa, mógłbyś zrobić w końcu... No, pierdolę. Mógłbyś zrobić mapę, która nam się spodoba. Dokładnie, a nie jako taką jakąś taką... Tylko pod nas, tylko pod nas mapę zrobić. Tak, tylko pod nas, tak, dokładnie. I naprawdę mógłbyś zrobić to... Przychodzisz na tego live'a i się pytasz, jaką mapę zrobić, no to zrób pod nas, pozdro. Kurwa, odlepiłem się, no nie. Niestety. Pan Korni zadbał o to, żeby ta mapa była jedną wielką katorgą i żebyśmy się tutaj po prostu generalnie chcieli denerwować, mówiąc ładnie i delikatnie. Nie, no właśnie fajny jest przejazd, tylko no nie mogę na ten jeden dojechać. O Jezusku, no za dużo do góry jadę, muszę Jak chcę sobie trochę zwolnić, żeby w miarę powoli przejechać to mnie odkleja na koniec od tego przejazdu. Nie. O. No i dobrze, cześć. Dobra, tu już nawet trzeba zwalniać. Dobra, mam! Czekaj, nie wiem, jak gdzie, co, kiedy. Nie tak szybko, ty! Za szybko, tu Fast to Furious! Jadę. Nie, dobrze. Że nawet z rozpędem by lepiej było. Bez problemu to pierwsze zrobiłem. A to wszyscy tu jesteście? Tak. No. Wiesz, Ola to... Oprócz mnie! Oli, nie ma. A później trzeba na różowe, a po różowej? No wallride. No wallride, tam widzisz, taki biały wallride jest tam na górze, no. To w którą stronę mam jechać na tym? No dobra, trzeba podjąć to wyzwanie, to prawda. Ja nie wiem po prostu jak wykonać już ten drugi skok, jak już na tą białą wjadę i do góry, czy ja muszę jakoś... No musisz nie popróbować. Właśnie. Zaraz spróbujemy. Ja się miałem z tą drugą problem. Zaraz ci powiem, Aura, poczekaj. O, nie. Ojejaj. O. A, teraz dobrze nie wiem, czy pojechał. Nie wiem, czy w złą stronę nie wybrałem. A, dobra. Do samej góry, na szczupaka. Co? O, już prawie jechałem po tym różowym. Tylko na dole i zabrakło mi rury.
Jak tam się Rogaty dobyłeś teraz? Jak? No. Na tej krawędzi myślę, że fajnie po tej krawędzi jest. A tutaj D trzeba faktycznie kliknąć. Kurwa! Mam pomysł. To zadziała? Nie wiem. O! Wjechałem. I żadnego D nie naciskałem, tylko A. No to jedno z dwóch, to nie wiedziałem po prostu, które. Po krawędzi ja pojechałem na przykład. Siemano, kolano. Co ty robisz? Próbuję coś w tym stylu. Jak się po krawędzi? No jakby na... Dojechałem do końca, wiesz, do krawędzi, narożnika takiego jakby, nie? Ale pierwszego tego wallrider, czy...? No najpierw tego, wiesz, wykręciłem się, widziałeś zresztą, z tej wyskoczni do tego pierwszego i z tego narożnika właśnie wyskoczyłem tak, że mnie już trochę w powietrzu przekręciło, nie? W drugą stronę. Na to, więc... Okej. W ten sposób. Oj, no to ciężkie będzie. Wow, Korni! Tu jedna Korni? Pomyłka jest po tobie. Równie dobrze w tej róży mógł być. Wiesz co, Hogacz, mi się wydaje, że możesz to przez to po prostu przeskoczyć. W tej różowej i jak dobrze się wybijesz do góry, to mi się wydaje, że możesz do drugiej różowej wskoczyć. Jak z robiąc której? Kółka. Zaraz się pokażę w sumie, jak dojedziesz tutaj, to mogę ci pokazać, o co mi chodzi. No, może tak, no. Myślę, że istnieje się taka tutaj. Szansa. No, myślę, że dałoby radę. O, prawie. Pytanie, czy tak powinniśmy to zrobić? Pewnie nie, ale... Jak się da, to się da. Parkour! Parkour! Już za późno. No to już w FIFA nie pograsz kolejną. No bo to będzie co innego się nazywało, tak? Bo to przejmuje jakaś inna firma. Znaczy nazwy nie ma. A, okej, po prostu. No ale to będzie licencja ta sama gra, tylko inna nazwę. No pewnie tak. No, zobaczymy, co zrobię. Dobra, wskoczyłem do różowej. I teraz jak to zmaszczę, to będzie lipa. A istnieje taka szansa, więc... Dobra, wskoczyłem do białej i z tej białej co mam zrobić? No, masz tam dwie dziurki, co nie? Z tej białej, z dziury musisz do lewej jakby przeskoczyć do tej różowej i wlecieć. Oj, to bym musiał wyskoczyć w takim momencie cięższym. Robiłeś jakieś okrążenie wokół jakby, czy od razu? Nie, ja to po prostu zrobiłem już od razu tak, bo już powiedziałem, jak już mam spaść, to spadnę i to Czuję, że tak to mi się może właśnie źle skończyć. Ale nie! Udało mi się dobrze wskoczyć, także git. Także przynajmniej checkpointik 17, dziękuję. No i tutaj się ustawiasz za białe ścianki. Control, później jak będziesz leciał na te boosty i też uda ci się to tam. Chyba shift, tak? Nie no, ja kontrolę, bo to trzeba dupą jakby przelecieć przez te boosty. Pomiędzy tymi slowami. To zawsze na shiftach się tak do góry wybijało na tym. No tak, ale to nie do góry, to masz po prostu tak właśnie, to jest łatwiejsze jednak. No. A mam na nie wjechać? Czy... Nie, masz przelecieć pomiędzy nimi. Tak, pomiędzy nimi dupą jakby. Czyli da radę się tam zmieścić, okej. Okay. Da. Da radę. Da, dobra. Oczywiście. Nie wiem, czy... Tu już nie było ostatni punkt. Tak, dobra, skipy mam tutaj już. To poczekaj chwilę przed metą, jakbyś tak. Ty się rozpędzałeś od ściany dosłownie? Tak, od tej ścianki. No. Tak pomyślałem, że tam stoi po coś, to chyba o to chodziło, żeby perfekcyjnie odnieść, jakby czy tam jakaś prędkość będzie specjalna. Dobra. Co jakbym shiftował to? No nie mogę tego kontrola nabić, no to jest szok, to jest RNG mi się wydaje, no bez kitu to będzie. Ja to właśnie za pierwszym razem zrobiłem i się zdziwiłem. Mam wrażenie, że nawet blisko nie byłem. O, dobra, przeleciałem. Nie do końca dociskać, trzeba trochę shifta nacisnąłem na koniec, żeby jakby tą dupą zmieścić się idealnie pomiędzy. Smaczne gola. To ja RNG. Smacznego. Dobra, teraz co? Spadek po prostu. Ojoj. W złe miejsce wypadłem.
Okej, okay, czyli tutaj po prostu trzeba zeskakiwać ze schodków. Schodki? O, mam. A tak, no to teraz jesteś na tym, gdzie punktu długo nie ma. No tak. Schodki? Jakie schodki? Żadnych schodów nie miałem. Nazywaj to jak chcesz. Dobra, i teraz co? Rozpędzić się. Siema. Ja na tej lupie. Siema. Siema, teraz na lupie. Ja na tej lupie staram się lewo. Po lewej stronie trzymać, żeby na te białe wskoczyć jakby. O, ta shit! Padłeś? Nie, doleciałem, doleciałem, jestem. Git, za pierwszym to na szczęście. No i gidzik. Ja właśnie na tym siedziałem z 5 czas, nie mogłem zrobić. Okej. I to jest już końcówka, nie? Tak, tak. Także to ładna mapka. Ładna, ładna, no wjeżdżaj, śmiało. Skoro to jest koniec. Pyk. I pyk. Dziękuję.